Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Polacy pokochali Roberta Burnejkę. Hardkorowy koksu był w swoim czasie prawdziwym fenomenem, a jego teksty o łapach czy stejkach, niczym prehistoryczna forma memów, krążyły po wszystkich siłowniach w Polsce. Temat podchwyciły mainstreamowe media, wówczas mające jeszcze decydujący udział w przemyśle rozrywkowym. Litewski kulturysta zaczął być zapraszany do najbardziej oglądalnych programów i trafił na języki niemal nas wszystkich. Często zestawiano go z innym sympatycznym olbrzymem Mariuszem Pudzianowskim. Nie powinno zatem dziwić, że to nasz kraj stał się dla Burnejki drugim domem i to w Polsce ulokował znaczną część swoich interesów życiowych. Prowadzi w Polsce siłownię, kilka restauracji z burgerami oraz firmę sprzedającą suplementy diety. I po raz kolejny mamy do czynienia z sytuacją, w której to ostatni z wymienionej listy biznesów Roberta Burnejki zajmuje się działalnością, delikatnie mówiąc, kontrowersyjną. Kiedyś bowiem jego firma sprzedawała na swojej polskiej stronie sarmy. Sprawa ta była o tyle nieprzyjemna, że nie tylko osoba tak znana i opiniotwórcza jak Robert Burnejka sprzedawała je jako suplementy diety, ale też reklamowała jako środki bezpieczne. Marketing posunął się na tyle daleko, że Burnejka zastosował kryptoreklamę produktów, występując w 360. odcinku programu kanału sportowego Hate Park, o czym żywo dyskutowano następnie w mediach społecznościowych. Następnie Burnejka dostał na krótko rolę prowadzącego program Hardkorowy Koksu FM. Na krótko, bo przygoda trwała zaledwie przez 2 odcinki. Myślę, że decydującą o jego współpracy z kanałem sportowym chwilą był pamiętny telefon od Patryka 2703. Ten postanowił zadzwonić na antenę w celu wyjaśnienia Burnejki i jego procederu. Atmosfera rozgrzała hardkorowego koksa do takiego stopnia, że paradoksalnie tym razem to on zagroził Patrykowi 2703 sądem. W konsekwencji, tak jak z kanału sportowego zniknął program Burnejki, tak z oferty polskiej filii jego firmy zniknęły również rzeczone sarmy. Tutaj warto podkreślić słowo filia, ponieważ Burnejka Sports działa w wielu krajach. I na przykład w Wielkiej Brytanii w dalszym ciągu sprzedaje niebezpieczne środki dopingujące i to z opcją wysyłki za granicę, na przykład do Polski. Sprzedaż idzie wyraźnie dobrze. Wnioskuję po tym, że nowe partie sarmów Burnejki dostały nawet odświeżoną szatę graficzną. Niestety produkty tego typu są obecnie bardzo modne. Z jednej strony wybierają je ludzie od lat będący na dopingu, jako często tańsze i łatwiej dostępne alternatywy dla niektórych środków, a z drugiej sięgają po nie osoby dotąd będące naturalami, zwabione wizją dostępności sterydów o mniejszym profilu skutków ubocznych. Niestety, zarówno sterydy anaboliczne, jak i sarmy to substancje sklasyfikowane jako doping oraz realna ingerencja w układ hormonalny. Stosowanie ich zawsze wiąże się z wystąpieniem nieprzyjemnych skutków ubocznych, a tylko od indywidualnej odpowiedzi organizmu zależeć będzie stopień ich natężenia. Szczególnie ryzykowne jest sięganie po nie w młodym wieku przed ukończeniem procesu dojrzewania, bo nawet jeśli szanse na przeprowadzenie pomyślnego odbloku są obiektywnie wysokie, to substancje te, podobnie jak sterydy, powodują szybsze kostnienie chrząstek nasadowych. U osób będących jeszcze w fazie wzrostu, konsekwencją tego będzie doprowadzenie do przedwczesnego zakończenia jej. Dlaczego zatem firma Burnejki w żaden sposób nie weryfikuje wieku swoich klientów? To pytanie retoryczne, które powinno być zaadresowane przede wszystkim do samego kulturysty, bądź też do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sprzedaży w jego firmie. Materiał ten miał początkowo dotyczyć wyłącznie innego produktu Burnejki, a na jego nową ofertę sarmów trafiłem przypadkiem. Od razu postanowiłem jednak sprawdzić, jak wygląda u niego proces zamawiania. I niestety wystarczy do tego wyłącznie jednoetapowa rejestracja konta. Do ilu chłopaków w wieku dojrzewania mogły trafić sarmy Burnejki, pewnie nie wie nawet on sam, bo prowadzenie takich statystyk najwyraźniej nie jest dla jego firmy tematem godnym zainteresowania. Myślałem, że konsekwencje, które spotkały Roberta Burnejkę w odpowiedzi na wprowadzenie do obrotu w Polsce sarmów, definitywnie zakończyły u niego ten rozdział. Tymczasem jego udział w dystrybucji tych środków na polski rynek w najlepszym wypadku po prostu spadł. Tymczasem dzisiejszy materiał miał być w moim początkowym założeniu humorystyczny, bo przecież kolejny produkt Burnejki, oficjalnie sprzedawany w Polsce, wywołał na mojej twarzy uśmiech. Jest nim, uwaga, krem na, uwaga, spalanie tkanki tłuszczowej.
Od razu skojarzyło mi się to z kilkoma innymi głośnymi przypadkami. Jest to niestety dowód na nieuczciwość znacznej części firm działających w naszej branży. Podobny wynalazek reklamował kiedyś nawet sam Ronnie Coleman, co, jak możecie się domyślać, spotkało się z bardzo negatywnym odbiorem w internecie. Materiał filmowy z Instagrama ma w rzeczywistości przynajmniej 6 lat, chociaż wraca na wokandę, trochę jak bumerang. Żyjący w swoim świecie Coleman nie zdaje sobie za bardzo sprawy z tego, jak działa internet i okresowo publikuje materiały filmowe mające zachęcić fanów kulturystyki do sięgnięcia po cudowny krem. Robert Burnejka natomiast wziął sobie za główny target kobiety. Praktycznie każda kobieta na świecie ma mniejszy lub większy problem z celulitem, czyli nierówną, pofałdowaną powierzchnią skóry. Problem ten spędza sens powiek wielu kobietom niezależnie od wieku. Fat Blaster powstał w celu walki z celulitem, szczególnie tym najmocniej dającym się we znaki, pojawiającym się w okolicach brzucha, ud pośladków i ramion. Zredukuj widoczny celulit, spal zbędną tkankę tłuszczową, skoryguj kształt brzucha, ud i pośladków, maksymalnie nawodnij skórę i nadaj jej młodszy wygląd. Nie dziwi więc reklama, w której kilkukrotnie wypowiadane jest słowo celulit, czy też obecne są takie terminy jak pofałdowana skóra czy młodość. Gdybym zastanawiał się, jak zestawić ze sobą maksymalną ilość słów kluczy z reklam kosmetyku sprzed kilkunastu lat, to tak pewnie mogłoby to wyglądać. Dalej czeka nas zupełny hit. Po tym jak podkreślono termin naturalne składniki, Burnejka sugeruje nam, że krem tworzono całymi miesiącami. I to nie przez byle kogo, bo słynnych na całym świecie amerykańskich naukowców. I jeśli ci w 12 miesięcy potrafili stworzyć nowatorski rodzaj szczepionki, to jak zaawansowanym technologicznie produktem musi być sprzedawany przez Burnejkę krem na celulit. Według instrukcji należy nasmarować nim otłuszczone obszary przed treningiem cardio lub ewentualnie owinąć nasmarowane miejsca folią spożywczą i poczekać tak 30 minut. Najwyraźniej w porównaniu do amerykańskich naukowców wynajętych przez Roberta Burnejkę do stworzenia kremu, moja wiedza jest mocno ograniczona, bo ciężko mi zrozumieć mechanizm mający stać za całym rytuałem owijania się w folię. Po pierwsze, podnoszenie temperatury ciała przez ciepłe okłady czy ubiór absolutnie nie przynosi efektów, jeśli chodzi o spalanie tłuszczu, bo to też znaczyłoby, że ludzie otyli mogliby spalać tłuszcz siadając przy kaloryferze i popijając przy tym gorącą herbatę. Zatem sugerowany przez Burnejkę rytuał jest bezcelowy. Chyba że powód dla umieszczenia takiej instrukcji użycia był jeszcze inny, ale znają go tylko sami amerykańscy naukowcy. Po drugie, tkanka tłuszczowa nie spala się na poziomie komórki tłuszczowej. Ten fakt już z miejsca zaprzecza całej istocie istnienia produktów jak Fat Blaster. Tłuszcz spalany jest przez mięśnie szkieletowe oraz organy wewnętrzne po uprzednim uwolnieniu przez komórki tłuszczowe. Zatem jeśli chodzi o tak zwaną białą tkankę tłuszczową, czyli tą, przez którą wyglądamy mniej korzystnie, to na jej poziomie nie dochodzi do żadnej oksydacji. To nie jest tkanka wymagająca energetycznie. By zachować obiektywność, przeczytałem skład Fat Blastera. Jest na tyle podobny do innych kremów wyszczuplających, że w mojej ocenie opłacenie mozolnej i wielomiesięcznej pracy amerykańskich naukowców nie było dobrą inwestycją. Na kanale mówiłem przecież o osobach, które przeprowadzały przeróżne konsultacje za dosłownie dwie dychy. Niemniej, niezależnie od tego, jak wysublimowany jest skład Fat Blastera, przeszkodą nie do pokonania okaże się dla niego, uwaga, sama skóra. Jej zadaniem jest ochrona przed potencjalnie szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, czy to uszkodzeniami mechanicznymi, patogenami, czy też przed przedostawaniem się w jej głąb różnych substancji chemicznych. Skóra składa się z warstw, dlatego by składniki aktywne kremów były w stanie choćby pokonać pierwszą barierę i wchłonąć się z naskórka do skóry właściwej, dodaje się pewne nośniki. Tymczasem tkanka tłuszczowa znajduje się jeszcze głębiej, bo pod warstwą skóry właściwej. Nie ma zatem najmniejszej możliwości, żeby kofeina, kapsaicyna czy też pozostałe składniki kremu Burnejki mogły się tam przedostać. A jeśli już jakimś cudem maleńkich promil przedostałby się z naskórka do skóry właściwej, to niestety w ilościach błędu statystycznego. Składniki kremów na spalanie tłuszczu czy też antycelulitowe zatrzymują się właśnie na naskórku. Jeśli mają w składzie choćby glicerynę, jak na przykład Fat Blaster, to chwilowo poprawią kondycję skóry poprzez jej nawilżenie. Natomiast sam wybór kofeiny, zamiast wykazującej około 10-krotnie większy potencjał forskoliny, może tu sugerować chęć wypuszczenia produktu mniejszym kosztem. Nie chcę zamieniać odcinka w szczegółową recenzję tego produktu, także odpuszczę sobie dalsze wywody natury technicznej. Jedynym udowodnionym i realnym sposobem na spalenie tkanki tłuszczowej jest pozwolenie na to, by organizm zrobił to sam i wykorzystał zmagazynowany w niej zapas energii do procesów bieżących. Najprostszym i najskuteczniejszym krokiem jest zmiana diety na taką, która zapewni nam ujemny bilans kaloryczny. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.